Jesteśmy na gali charytatywnej zorganizowanej przez magazyn Business Woman and Life na rzecz fundacji Rock and Roll Wygraj Życie. Powiedz proszę, w jaki sposób wspierasz to wydarzenie? Myślę, że jako osoba publiczna głównie staram się głośno mówić o profilaktyce i zachęcam do regularnych badań. Tyle może, ale może aż tyle, dlatego że wiem, że mając takie zasięgi, wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak nasze życie diametralnie może się zmienić z dnia na dzień. Często zapominamy o sobie i o tym, że trzeba wykonywać badania profilaktyczne. Wiem, że właśnie dzięki inicjatywie, taka jak ma miejsce dzisiaj, dzięki wielu osobom publicznym mówiącym głośno o profilaktyce, o badaniach, nie tylko na raka, ale o innych również badaniach, jesteśmy w stanie uratować wiele żyć. No i mając, tak jak wspomniałam, te zasięgi, no ratujemy wiele ludzi i zachęcamy do tej profilaktyki. Uświadamiamy przede wszystkim. Tak, dokładnie. No, uświadamiamy, że no, tak naprawdę nasze życie jednego dnia może być cudowne, piękne, a kolejnego dnia, tak jak to było w moim przypadku, może nam się zawalić świat. No, życie jest kruche, więc tak naprawdę dopiero w tych całych tragediach doceniamy te piękne chwile, które były, prawda? Tak, wydaje mi się, że no, dlatego musimy czerpać życia jak najwięcej, cieszyć się każdą chwilą, iść do przodu, no i zachęcać do profilaktyki, żeby tego życia było jak najdłużej. Zostałaś uhonorowana statuetką promotor zdrowego i świadomego stylu życia. Powiedz proszę, czym dla Ciebie jest zdrowe i świadome życie? Myślę, że zdrowe, świadome życie dla mnie to jest głównie dbanie o siebie, o zdrowie psychiczne, o zdrowie ogólnie i o siebie. Tak, żebyśmy po prostu stawiali również siebie ponad jakby pracę, ponad nasze obowiązki, żebyśmy nie zapominali o tym, że tak naprawdę nie mając zdrowia, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dlatego no, wydaje mi się, że jeśli będziemy mówić głośno i stawiać siebie na pierwszym miejscu pod kątem zdrowia, no to życie nasze na pewno będzie dobre. A powiedz proszę, jak sobie poradzić z traumą po odejściu bliskiej osoby przez tą właśnie straszną chorobę, jaką jest rak? Myślę, że każdy swoją taką własną tragedię przeżywa inaczej. Ja głównie myślę, że dzięki wsparciu ludzi, których miałam w danym momencie obok, stanęłam na nogi. Dzięki osobom, które okazały mi ogromne wsparcie, wydaje mi się, dzięki temu również jestem tutaj. Nie każdy otrzymuje tak wiele wsparcia, więc wierzę w to, że moja osoba i to, co obecnie robię dla innych, będą odnajdywać w tym jakąś siłę i nadzieję, że nie są sami i że wspólnie jakoś możemy postawić ich na nogi. Tak, jeżeli to pomoże chociaż jednej osobie, jeżeli chociaż jedna osoba zwróci uwagę na swoje ciało, na profilaktykę i na to, żeby zadbać o swoje zdrowie, to oczywiście było warto. Jest warto, oczywiście. Wydaje mi się, że no każde jedno życie, które można uratować, które można uświadomić kogoś w tym, że coś się może dziać, czy można po prostu zachęcić do badań, no to jest duży wyczyn i wydaje mi się, że musimy coraz częściej mówić o tym głośno. A ja jako osoba, która doświadczyła namacalnie raka no i śmierci, wydaje mi się, że mogę w jakiś dobry sposób po prostu to wykorzystać i przekuć w coś dobrego, dokładnie. Okay, dobrze, to życzymy wszystkiego najlepszego. W takim razie dziękuję serdecznie za wizytę i... Dużo zdrówka dla wszystkich. Dokładnie, dla wszystkich. Dziękuję bardzo.